Piętki, przewrotki i szczupaki. Zapraszam na magazyn skrótów 26. kolejki Forbe 4. ligi. Na dobry początek obieramy spotkanie w Markach, gdzie Markowia podejmowała świt starożreby. Pod wodzą nowego szkoleniowca Bartłomieja Walewskiego gospodarze sprawili miłą niespodziankę, ogrywając przed tygodniem Wiktorię Sulejówek. Tutaj mieli chrapkę na podobny rezultat. Zagranie w pole karne, Jan Szulkowski. Znakomicie się wszystko rozpoczyna dla gospodarzy. Bardzo ładne uderzenie, mimo że piłkę miał na rękach Kwaśniewski. To ta jednak ląduje w siatce. 1-0 prowadzi Markowia, strzelcem bramki Jan Szulkowski. Odpowiedź świtu, dośrodkowanie w pole karne. Sytuacyjna okazja, sytuacyjny strzał, ale okazuje się niecelny. Obyło się tylko na strachu. Kolejna akcja Markowi, która po raz kolejny strzela bramkę w dogodnej sytuacji. Dośrodkowanie w pole karne, kompletnie niepilnowany Mateusz Argasiński najwyżej wyskakuje w powietrze i podwyższa prowadzenie do 2 bramek. Akcja świtu, kolejna centra, tym razem uderzał Przemysław Kowalczyk, natomiast nie miał żadnych problemów z obroną tej sytuacji Adam Radzikowski. Przenosimy się już do drugiej połowy spotkania. Świt szukał najczęściej swoich sytuacji po rzutach rożnych. Tutaj Manuel Neuer, a nie to Patryk Kwaśniewski, próbuje swojego szczęścia. No ale w pojedynku bramkarzy nie musiał nawet interweniować Radzikowski. Pole karne świtu starożreby, nieodpowiedzialne zachowanie defensora, który fauluje Michała Durejczyka. Pan arbiter nie miał żadnych wątpliwości i Jan Szulkowski z wielką szansą skompletowania dubletu. Ta sztuka mu się udaje, chociaż po raz kolejny blisko interwencji był Patryk Kwaśniewski. 3-0 prowadzenie Markowi, która nie poprzestawała na tym i próbowała dalej kontynuować swój koncert. Kolejna sytuacja Jana Szulkowskiego, gonią za nim defensorzy, wychodzi z bramki Kwaśniewski, no i robi to w idealnym momencie, w idealnym czasie obroniona ta sytuacja. Kolejna akcja Szulkowskiego, tutaj już się wydawało, że mamy po ptokach przysłowiowo, odegranie piękne piętko do Durajczyka. 4-0, Markowia Marki demoluje świt starożreby. Goście mimo usilnych starań niewiele mieli groźnych akcji w tym meczu. Zdecydowanie więcej po swojej stronie mieli gospodarze. Jeszcze raz Szulkowski. No i tutaj chyba Jan próbował wymusić rzut karny, ale nie dał się nabrać na to sędzia główny tego spotkania. Mieliśmy rzut karny dla ekipy z Marek. Mieliśmy też 11 dla świtu starożreby. Faulowany w polu karnym kapitan gości. Przed znakomitą szansą zdobycia honorowej bramki Michał Sadowski. Bardzo ładne uderzenie, kompletnie zmylony Adam Radzikowski. Pierwsze trafienie dla świtu. Tutaj po raz kolejny wydawało się, że spróbuje swojego szczęścia Patryk Kwaśniewski. Uderzał kto inny. Radzikowski asekuracyjnie odbija nad poprzeczkę. Jeszcze jeden stały fragment gry, z którego już nic nie wynikło. Utrzymuje nam się rezultat 4-1. Markowia pod wodzą nowego szkoleniowca notuje 2. zwycięstwo. Analizując ostatnie tygodnie, KS Raszyn to jedna z drużyn, która jest najskuteczniejsza w lidze. Regularnie punktują podopieczni Jacka Romańczuka, no i chcieli podtrzymać tą dobrą passę, udając się na bardzo ciężki teren do Garwolina. Na potwierdzenie moich słów, pierwsza groźna akcja była autorstwa gości. Uderzał Arkadiusz Drapsa, broni Bieliński, poprawka kolegi z zespołu. O wiele już niecelna. Grzegorz Piesio i rzut wolny to zazwyczaj kłopoty dla bramkarza. Tutaj w tej sytuacji pomógł Mur, no ale też nie był skuteczny zawodnik gospodarzy. Przejęcie pod polem karnym Wilgi, Przemysław Ilczuk przekłada sobie piłkę na lewą nogę. No i tutaj na spółkę dwójka defensorów Wilgi Garwolin poradziła sobie z zażegnaniem tej sytuacji. Kolejny rzut wolny dla Wilgi, tym razem z dalszej odległości, no ale takie strzały Ilia Matalecha broni z zamkniętymi oczami. Raszyńska tiki-taka, kilka podań z pierwszej piłki, rajd lewą stroną, zakończony uderzeniem po krótszym słupku. Bieliński znakomicie ustawiony łapie to uderzenie. Jedna z pierwszych akcji drugiej połowy. Gra toczy się lewą flanką, dośrodkowanie w pole karne, wysoko zawieszona piłka. Tutaj jeszcze walka o oddanie strzału. Czyni to Arkadiusz Drapsa, próbował Bieliński, próbował defensor. Obu ta sztuka się nie udała, piłka ląduje w siatce. Raszyn prowadzi 1-0. Wilga rozzłoszczona takim stanem rzeczy próbowała od razu odpowiedzieć. Jedna z akcji takich firmowych Wilgi Garwolin, oskrzydlająca z prawej strony, dośrodkowanie w pole karne, uderzenie, starcie golkipera z napastnikiem, cieszy się Karol Zawadka, no ale w tym przypadku zawodnik gospodarzy faulował Ilię Matalychę.
KS Raszyn miał jeszcze jedną dogodną sytuację, by strzelić bramkę, przejęcie Przemysława Ilczuka. Zagranie wzdłuż linii na prawą stronę, z lewej flanki podłącza się zawodnik, który finalnie oddaje strzał, ale on nie ląduje w siatce. Koniec tego spotkania, 1-0 dla Raszyna. Widmo Smatku do piątej ligi coraz mocniej zagląda do Ostrołęki. Szansa na przełamanie w domowym starciu z Mszczonowianką Mszczonów. Podwójnie zmotywowany do tego meczu był nowy szkoleniowiec Narwi Damian Milewski, który co ciekawe w poprzednim sezonie odpowiadał za wyniki Mszczonowianki. Akcja Orhana Faracowa, bardzo mocny strzał. Leszczyński przyglądał się, jak piłka mija prawy słupek jego bramki. Akcja Iwana Budniaka, no jak tutaj widzimy, były młodzieżowy reprezentant Ukrainy, do najlepszych aktorów nie należy. Kolejna akcja Narwi Ostrołęka, z prawej strony ścina w pole karne Kamil Jastrzewski, bardzo mocne zagranie, piłki nie sięgnął Leszczyński, ale na jego szczęście w znakomitym miejscu ustawiony był Skibiński. Odpowiedź gości, tak naprawdę pierwsza groźna sytuacja Mszczonowianki, no i od razu zakończyło się strzałem w poprzeczkę. Atomowe uderzenie Damiana Pociecha, który za długo się nie zastanawiał, trafił w obramowanie bramki. Jeszcze akcję z prawej strony zamyka Skibiński, tutaj w dosyć łatwy sposób odepchnięty Gromek. No ale jakim studem defensorom Narwi udało się zaprzestać atak Mszczonowianki. Wyprowadzenie z własnej bramki, fatalne zagranie Brzozowskiego ląduje pod nogami Kamila Jastrzębskiego. No ale błąd kolegi zespołu naprawia w tej sytuacji Leszczyński. Przenosimy się już do drugiej połowy. Jedna z pierwszych groźnych akcji rusza Patryk Kubicki. No i tutaj próbował w stylu Leo Messiego dokręcić piłkę. Co się nie udało przed chwilą, wydarzyło się w 52 minucie. Dośrodkowuje Wójcik, a znakomite uderzenie głową oddaje Patryk Obiała. Mimo asysty kilku zawodników Narwi Ostrołęka, no to znakomicie poradził sobie napastnik Mszczonowianki Mszczonów. Goście obejmują prowadzenie. 71 minuta. Przemysław Olesiński, kapitan Narwi Ostrołęka, no ale czekał do samego końca Daniel Leszczyński, no i wykazał się znakomitą cierpliwością, też bardzo dobrze interweniując. Pociech do Brzozowskiego, podanie zwrotne, uderza Pociech, no i Kacper Stepnowski końcówkami palców zbija piłkę na poprzeczkę. Kolejny rzut rożny, mogła być bramka sezonu, gdyby w tej sytuacji Patryk Obiała pokonał Kacpra Stepnowskiego. Jeszcze tutaj dopatrzył się przewinienia pan arbiter. Ostatnia akcja tego spotkania, nawet Stepnowski podążył w pole karne. Fatalny błąd Leszczyńskiego, no ale jeszcze gorsze uderzenie Iwana Iżowskiego. Pomylił się defensor Narwi Ostrołęka. Czwarta porażka z rzędu Narwi staje się faktem. Przenosimy się do Warszawy. Na wstępie powiem, że jeśli chcielibyśmy Państwu pokazać wszystkie groźne sytuacje ze starcia Hutnika Warszawa z MKS-em Przasnysz, musielibyśmy zrobić oddzielny odcinek skrótów. Mieliśmy mnóstwo bramek, no i właśnie wszystkie trafienia z tego starcia Państwu zaprezentujemy. Rozpoczyna się znakomicie dla Hutnika. W 26 minucie gospodarze mieli rzut karny. Pod nieobecność Pawła Giela, który to spotkanie rozpoczął na ławce. Do 11 podszedł Erwin Nowik, no i zrobił to niezwykle skutecznie. Po 26 minutach mamy prowadzenie gospodarzy. Akcja MKS-u Przasnysz, dogranie w pole karne, tutaj kompletnie niepilnowany zawodnik z prawej strony wykłada piłkę do Patryka Gumowskiego, no i niezbyt długo trwała celebracja gospodarzy, bo już kilka minut później Przasnysz doprowadza do wyrównania. Ostatnia akcja pierwszej połowy, ładne zejście do prawej nogi Patryka Piaseckiego, dośrodkowanie w pole karne, znakomity timing Dominika Bartnika, no i Bartnik zdobywa bramkę przysłowiową do szatni, dając prowadzenie swojej drużynie tuż przed przerwą. Ogromna radość, no ale nie ma co się dziwić. Kolejna akcja Hutnika, wyłożenie piłki w pole karne, po raz kolejny Dominik Bartnik. No trzeba śmiało powiedzieć, że defensywa MKS-u Przasnysz tak naprawdę nie wyszła na drugą połowę. Kolejna akcja gospodarzy, którzy nie poprzestawali na tych trzech trafieniach. Dośrodkowanie w pole karne, odgrywa Giel, Dominik Bartnik, 4-1, korce Bartnika. A już tutaj zdradzę, że to nie koniec trafień tego zawodnika. 62 minuta, akcja 4-2 dla gospodarzy. Bartnik samodzielnie, no i jak się okazało, była to bardzo dobra decyzja. Idealne uderzenie na dłuższy słupek. Przychocki nie miał nic do powiedzenia. Demolka w Warszawie 5-1, a koncert strzelecki Hutnika się nie zatrzymywał. Sebastian Beck, znakomite podanie do Bartnika. Mnóstwo miejsca miał autor czterech trafień w tym spotkaniu. Bartnik podnosi głowę, rozgląda się, zagrywa w pole karne. Akcję z lewej strony zamyka Sebastian Ignacak. 6-1 na kolanach MKS Przasnysz, ale problemów MKS-u nie widać było końca. 82 minuta, tym razem akcja z lewej flanki. Kolejne dośrodkowanie, kompletnie niepilnowany Sebastian Duczek umieszcza piłkę w siatce. Masakra w Warszawie, Hutnik wygrywa 7-1.
Mazowia Mińsk Mazowiecki przed tygodniem wykorzystała potknięcie Wiktorii Sulejówek i powróciła na fotel samodzielnego lidera rozgrywek. Ekipa Marcina Sasala konsekwentnie kroczy ku trzeciej lidze, a te plany chciała im pokrzyżować ekipa Oskara Przysucha. Pierwsza akcja gospodarzy, ładna wymiana piłki, zablokowana przez defensora Oskara. Piłka ląduje w siatce koniec końców, ale tam arbitrzy dopatrzyli się pozycji spalonej jednego z zawodników gospodarzy. Kolejna akcja Mazowi Mińsk Mazowiecki. Dogranie do środka, tu jest Eryk Więdłocha, odegranie do Ichora Kraszewskiego. No i tutaj sygnalizuje wyraźnie pozycję spaloną Łukasz Wiśnik. Pan arbiter również był tego zdania. Jesteśmy w narożniku boiska, Wojciech Trochim, zagranie na dalszy słupek, uderzenie głową w kozioł, no i wyciągnął się jak długi Jakub Mazur i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Michał Wołos to bardzo ofensywny boczny defensor, tutaj widzimy próbkę jego możliwości, zatrzymywany przez Piotra Kornackiego, znakomity, przede wszystkim czysty wślizg defensora Oskara Przysucha. Kolejna akcja Wołosa, jakby na potwierdzenie moich słów, bardzo aktywny był Michał w tym spotkaniu, tutaj zdecydowanie przeciągnięte dośrodkowanie. Jeszcze kolega zespołu utrzymał piłkę w grze, ładny rajty, zejście do środka, uderzenie, no i tutaj złapał się za głowę Alan Grabek, który w tym spotkaniu zastępował na ławce Marcina Sasala. Akcja Oskara Przysucha, najlepsza okazja ku strzeleniu bramki, bliziutko był Tomasz Bogołębski, no ale w tej sytuacji mogą bardzo dziękować Wojciechowi Trochimowi zawodnicy z Mińska Mazowieckiego, bo wybijał piłkę z linii bramkowej. Odpowiedź Oskara, rajd Kacpra Pankowskiego, no i Mateusz Łysik znakomicie wywiązał się ze swoich obowiązków. Nie ma bramki, no i Mazowia w swoim stylu atakowała. Nadchodzi 93. minuta tego spotkania. Borys Piotrowski, wymiana piłki z prawej strony. Jeszcze odegranie do Piotrowskiego. Borys mimo usilnych prób odebrania piłki nie daje sobie futbolówki zabrać. Dośrodkowuje w pole karne. Tam jest Łukasz Broś, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników. Daje zwycięstwo Mazowi Mińsk Mazowiecki. Patrząc czysto na tabelę, pojedynek Wisły Płock z KSC Katroszyn był najciekawszym starciem 26. kolejki Football 4 Ligi. Czwarta drużyna podejmowała trzecią ekipę na własnym stadionie. Akcja Wisły z lewej strony chrupała, dośrodkowanie, piękny strzał z Czutowskiego, jeszcze piękniejsza interwencja Sobieskiego. Akcja Troszyna, w ogóle pierwsze dwie akcje tego spotkania to bardzo mocne kandydatury do obrony kolejki. Kraska pozazdrościł Sobieskiemu i równie piękną paradą odbija strzał zawodnika z Troszyna. Jesteśmy w polu karnym Wisły, Wierzbowski, jego próba zablokowana, jeszcze Jakub Tyska, mocne uderzenie, po raz kolejny Filip Kraska, bardzo skutecznie. Jeszcze pierwsza połowa tego meczu, mocnym akcentem chcieli zakończyć gospodarze, kolejny strzał z dystansu, no i po raz kolejny Michał Sobieski na posterunku. Druga połowa, jeszcze dobrze nie zdążyli się otrząsnąć zawodnicy Wisły, a już dostali potężnego gonga w postaci straconej bramki. Uderzał Ruiz, strzał wyblokowany, no ale w znakomitym miejscu ustawiony był Jakub Tyska, który pakuje piłkę do siatki, Troszyn prowadzi na wyjeździe 1-0. Kolejna akcja gości. Edgardo Ruiz w pole karne przedłużył głową Tyska. No Kacper Matusiak zdecydowanie lepiej musi się zachowywać w takich sytuacjach. 67. minuta. Bardzo ładne uderzenie o paraboli spadającego liścia. No i wszyscy, włącznie na początku ze mną, byli przekonani, że ta piłka wylądowała w siatce. W 74. minucie groźną akcję przeprowadziła Wisła. Dośrodkowanie. No i tutaj Aleksandr Luczyk był bliski pokonania swojego bramkarza. Michał Sobieski po raz kolejny wychodzi obronną ręką. 87. minuta, wprowadzony po przerwie Krzysztof Janus na dłuższy słupek broni Sobieski. No i ataki Wisły nie ustawały. Jeszcze jedna próba już w samej końcówce spotkania. Kolejne dośrodkowanie, jednak w bramce nie ląduje, choć było blisko. Troszyn odnosi bardzo cenne zwycięstwo w Płocku. Nowa trybuna w Karczewie przeszła kolejny bojowy chrzest. Nawet obfite opady deszczu nie były w stanie popsuć widowiska, które zgotowali zawodnicy Mazura Karczew i Ząbkowi Ząbki. Rozpoczynamy od akcji w polu karnym Mazura. Złe zagranie Dominika Cybulko, który wsadził na przysłowiową minę swojego kolegę z zespołu. Jeszcze próbował uderzyć Patryk Zych, no i tutaj Cybulko przeprasza kolegę, no ale w pełni zasłużenie. Akcja Joachima Majchrzaka. Majchrzak już w polu karnym, strzał. Jeszcze tam był rykoszet, który kompletnie zmylił Mateusza Kryczkę. Cieszy się Mazur Karczew. Joachim Majchrzak wpisuje się na listę strzelców. Podrażniona Ząbkowia Ząbki. Widać było taką sportową złość na twarzach zawodników Ząbek. No i bardzo szybko doprowadzają do wyrównania. Piotr Maślanka otrzymuje zagranie w pole karne. Zachowuje chłodną głowę. Uderzenie lewą nogą przy słupeczku. Mamy już 1-1. Znakomicie
zachował się w tej sytuacji Piotr Maślanka. Kolejna akcja Ząbkowi Ząbki, walczy o piłkę Lis, do niej dopada Augustyniak, no i tutaj już Cybulko musiał wznieść się na wyżyny swoich golkiperskich umiejętności. Mazurczak odgrywa w pole karne, jeszcze zagranie Lisa w kierunku Patryka Zycha, no i ogromna radość zawodnika z numerem 7, ale nie ma co się dziwić, bardzo szybciutko Ząbkowia z piekła do nieba, było 1-0 dla Mazura, mamy już 2-1 dla gości z Ząbek. Przenosimy się już do drugiej połowy, bramka pada dla gospodarzy, no ale tutaj zdaniem pana arbitra Filip Prochowski przed uderzeniem przy przyjęciu piłki pomagał sobie ręką, no i tutaj z powtórki wynika, że chyba słusznie odgwizdał przewinienie pan arbiter. Akcja Filipa Retmaniaka, bardzo ładnie miniętych kilku zawodników, brakowało tutaj tylko bramki. Więcej goli nie oglądaliśmy, Ząbkowia wygrywa 2-1. Na państwa ekranach komplet wyników 26. kolejki. Skromne zwycięstwa Raszyna, Troszyna, Szczonowianki i Mazowi Mińsk Mazowiecki. W dwóch spotkaniach w Warszawie padło łącznie 15 bramek, sporo goli oglądaliśmy także w Markach. Zerknijmy sobie, jaki wpływ te rezultaty miały na aktualny stan tabeli. Coraz gorsza sytuacja jest Koli Warsowi Warszawa. Rośnie dystans pomiędzy zespołami broniącymi się przed spadkiem, a świtem Staroźreby i Narwią Ostrołęka. Ścisk od miejsc 4-8, na czele Mazowia Mińsk Mazowiecki i Wiktoria Sulejówek, ale ten stan rzeczy może zmienić się w następnej kolejce. Zerknijmy sobie więc zatem, co czeka nas w najbliższy weekend. Najciekawiej zapowiada się starcie lokalne derby KSC Katroszyn, Narew Ostrołęka. No i niewątpliwy hit nie tylko kolejki, ale i całego sezonu. Wiktoria Sulejówek, Mazowia Mińsk Mazowiecki. To spotkanie bardzo prawdopodobnie zadecyduje o tym, kto awansuje do trzeciej ligi. Jeśli dotrwaliście do końca tego odcinka, bardzo dziękuję Wam za obecność. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i subskrypcję na kanale Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień.